Witam serdecznie, Kilkowy Szlak, Słubickie Łąki, 9 sierpień 2013. A tam w oddali za mną widać lutniarzy. O, tak przy okazji, już swego czasu ich filmowałem. No to lutniarz, o, może tak. Dobra, wracamy do Kilkowego Szlaku. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na taki temat: odkryć swoje możliwości. Potencjał, jaki drzemie w każdym z nas, jest niesamowity. Jest to tak wielki potencjał, że gdybyśmy jakimś sposobem mogli zobaczyć, choć na chwilkę tylko, jakie mamy możliwości, co moglibyśmy w życiu osiągnąć, do czego moglibyśmy dojść, jak moglibyśmy wspaniale wpływać na pozytywnie na życie ludzi wokół nas, jak wspaniale mogłoby się nasze życie toczyć. Gdybyśmy mogli to chociaż po chwilkę zobaczyć, bylibyśmy zdumieni. Byliśmy zdumieni, jak wielki potencjał z nas drzemie. Ale od nas zależy, od każdego z nas, czy od każdej z nas, dla pań, zależy, czy te możliwości odkryjemy, czy ten potencjał odkryjemy, czy zrobimy wszystko, żeby ten potencjał, który drzemie w nas, zadziałał, zapracował, żeby zaczął wnosić w życie ludzi wokół nas i w nasze życie to wspaniałe dobro, które mamy i to, co jest, tak mnie troszkę rozprasza tutaj tą lotnią, ale w porządku, to wielkie dobro, które jest w nas, to te wielkie możliwości, które mamy, to, co jest wspaniałego, to wielkie człowieczeństwo, które reprezentujemy. Gdybyśmy byli gotowi odkryć ten swój potencjał i go uruchomić. A jak to zrobić? No jest wiele sposobów, różnych sposobów, żeby to zrobić. Myślę, że marketing sieciowy, budowanie biznesu poprzez marketing sieciowy, czy poprzez niesamowite doskonalenie siebie jest jednym ze sposobów, jednym z najlepszych sposobów na to, żeby ten potencjał wewnętrzny rozwinąć, żeby odkryć te swoje możliwości i rozwinąć je naprawdę na wielką, 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 wielką skalę. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy kijkowo-motolotniowy szlak. Do zobaczenia jutro. No jutro 10, jutro już w Poznaniu to nasze wielkie, wspaniałe szkolenie. Do zobaczenia, hej! Tam w oddali jeszcze motolotniarz, a tam drugi odpala akurat za drzewem. O, już poszedł. To jest tak, ta motolotnia się rozwija jak potencjał, prawda, ludzki. Dopóki nie uruchomione, leży na ziemi, o, jakiś tam materiału trochę jakiegoś. A tutaj tylko trochę działania i pięknie to wygląda. Do zobaczenia jutro, hej!